Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 5. gali powiatu olsztyńskiego. Witam sportowców, witam wszystkich gości zaproszonych. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej gali zostaną uhonorowani zawodnicy, trenerzy oraz działacze, którzy w 2018 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Miło mi powitać Panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Annę Wasilewską. Witam serdecznie Panią Jolantę Piotrowską, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Witam radnych powiatu olsztyńskiego. Witam poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Iwonę Arendt. Witam samorządowców z wójt gminy Turda, Panią Teresę Krostowską. Witam burmistrza Warczewa, Pana Andrzeja Macierzyńskiego. Witam zastępcę burmistrza Biskupca, Panią Katarzynę Nowakowską. Witam Panią Dyrektor Agatę Milewską. Witam Pana Dyrektora Andrzeja Wonię, Dyrektora Zespołu Szkolnego. Witam serdecznie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, Inspektora Piotra Zapiskiego. Witam serdecznie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Starszego Brygadiera Andrzeja Górzyńskiego. Witam przedstawicieli mediów, witam serdecznie tak najbardziej gorąco właśnie zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych i dziękujemy, że przyjęli Państwo na zaproszenie. Zanim przejdziemy jednak do wręczenia wyróżnień i upominków, poproszę gospodarza uroczystości, Pana Andrzeja Wako, starosta olsztyńskiego, o zabranie głosu. Szanowny Panie Poseł, Pani Marszałek, Koledzy Samorządowcy, Szanowni Państwo, ale przede wszystkim Szanowni Sportowcy, Działacze i Trenerzy, spotkaliśmy się dzisiaj tu w powiecie, aby uhonorować Wasz trud i rok Waszej pracy, rok 2018. Pewnie jak zaczynaliście swoją przygodę ze sportem, to ta przygoda była zabawą. Jednak ta zabawa w pewnym momencie przeradza się w trój i znój ciężkiej pracy, żeby dojść do sukcesu. I skoro tu już jesteście, to znaczy, że już te sukcesy osiągnęliście, że już macie je za sobą i ta ciężka praca przyniosła Wam w powiecie olsztyńskim sławę. Chciałbym z tego miejsca podziękować bardzo serdecznie trenerom za trud i wysiłek, za to, że wprowadzili do treningu tyle serca i pasji, że młodzi sportowcy powiatu olsztyńskiego i nie tylko młodzi sportowcy, bo mamy też seniorów, mogą zdobywać takie sukcesy i mogą odnosić takie sukcesy i mogą być medalistami Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata, a też Olimpiad. Chciałbym podziękować serdecznie działaczom za ich trud i ciągłą, nieustającą walkę o sport. Wiem, jak jest to trudne, żeby móc utrzymać kluby sportowe, żeby móc dać dobre warunki do tego, żeby trenerzy i sportowcy mogli ćwicząc, dojść do tych sukcesów, do których dochodzą. Jeszcze raz gratuluję Wam serdecznie osiągnięć, któreście osiągnęli w roku 2018. Za chwilę dostaniecie wyróżnienia. Cieszę się, że rozsławiacie powiat olsztyński i naszą ziemię warmińsko-mazurską na arenach krajowych i zagranicznych, że w taki sposób promujecie to, co jest, myślę, wydaje i dla mnie, i dla Was cenne, czyli naszą małą ojczyznę, Warmię, powiat olsztyński i Wasze gminy.
Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i życzę Wam worka pełnych medali i sukcesów i tego, żebyście osiągali to, czego co sobie zakładacie, żeby ten trud i wysiłek wkładany w trening przynosił Wam w rywalizacji sportowej tylko same sukcesy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Proszę teraz o zabranie głosu Panią Poseł Annę Wasilewską. Drodzy sportowcy, trenerzy, pozostali goście, Szanowni Państwo. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za to, że dostałam zaproszenie i że mogę być z Wami. Całe życie związana jestem ze sportem. Od małego, wtedy kiedy tata za rękę brał i prowadził nas na zawody sportowe, później pływałam, potem grałam w siatkówkę, ale sport ukształtował mój charakter i do tej pory, zawsze mówię, to mnie dobrze zna, kocham sport i sportowców. Bo sport kształtuje charaktery młodym ludziom, uczy odpowiedzialności, samodyscypliny. I wiemy, że w tej chwili ze sportem jest bardzo ciężko, kiedyś było łatwiej, nie były potrzebne aż takie pieniądze. Teraz po to, żeby osiągać sukcesy, za tym muszą być i najpierw stoją rodzice, którzy nieraz wyrzekają się niektórych swoich przyjemności, ale dają dzieciom, żeby się rozwijali w sporcie. Tutaj bardzo ważni są samorządowcy, którzy też wspierają swoich zawodników, ale też sponsorzy, bo w tej chwili, w dzisiejszym świecie, w tym pędzącym nieprawdopodobnie, w tym drogim, bez pieniędzy, bez dużych pieniędzy, sport już taki, bym powiedziała, zawodowy, ale nie tylko, no nie ma racji bytu. Wy jeszcze jesteście szczęściarzami i przed Wami jeszcze myślę, że bardzo duża kariera, duża droga, daleka droga sportowa i życzę Wam, aby wszystkie Wasze marzenia się spełniły. Abyście dalej byli wspierani przez swoich rodziców, którzy na teraz to są chyba największymi Waszymi sponsorami, ale później, jak już będziecie zdobywali większe sukcesy, żeby się znaleźli sponsorzy, którzy Wam pomogą. Ministerstwo Sportu też od wielu lat duże pieniądze przekazuje na sport dzieci i młodzieży. Marszałek województwa, gdzie miałam wielką przyjemność zajmować się sportem w randze wicemarszałka. Wiem, że są to duże pieniądze, ale takie pieniądze, które przynoszą sukcesy Wam, promują miasta, województwo, Polskę, a potem już idziecie w świat. Dlatego też bardzo serdecznie gratuluję wszystkich sukcesów, wszystkich tych nagród, bo ich będzie bardzo dużo. Dziękuję trenerom, gratuluję rodzicom takich pięknych dzieci, zdolnych. Z niektórymi to myślę, że na Gali Sportu żeśmy się widzieli chyba, prawda? Na tej takiej dużej, która jest zawsze na podsumowaniu roku. No i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I abyście mieli szczęście, Szanowni Państwo, do sponsorów, do tych pieniędzy, aby Wam pomogli wszyscy ci, którzy kochają sport, te pieniądze zdobywać. W imieniu też Pani Iwony Arendt razem obie składamy serdeczne gratulacje, podziękowania i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Pani Poseł za piękne, miłe słowa. Zapraszam teraz Panią Jolantę Piotrowską. Proszę o zabranie głosu. Pani Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Panie Starosto, Pani Starosto, Panie Posłanki, drodzy samorządowcy, trenerzy, rodzice, drodzy młodzi sportowcy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przynoszę pozdrowienia w imieniu Pana Marszałka, całego zarządu województwa. Chciałabym pogratulować wszystkim tym, którzy dzisiaj znaleźli się na tej sali. Tutaj siedzą, zajmują czołowe miejsce w powiecie olsztyńskim, jeśli chodzi o sport. Chciałabym życzyć wszystkim, żeby ta młodzież, dzieci i
młodzież, żeby miały doskonałe warunki do uprawiania sportu. Więc panie starosto, samorządowcy z gmin, z poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego, aby starczało wam na to, żeby sale gimnastyczne, boiska, żeby były odpowiednio wyposażone. Mam nadzieję, że samorząd województwa będzie was mógł w tym wesprzeć. Także w perspektywie tych nowych środków unijnych, które nadchodzą na kolejne lata. Trenerom i rodzicom życzę, żeby mieli jeszcze dużo determinacji i wytrwałości. Sama obserwuję, bo odpowiadam w Zarządzie Województwa za sport, ale ze własnej drogi życiowej wiem, że niezwykle ważna jest rola rodziców. Mistrz świata w siatkówce Kuba Kochanowski pewnie by nie osiągnął tego sukcesu, gdyby nie jego mama Iwona Kochanowska. Ona tak bardzo dbała już o swojego synka od najmłodszych lat, bo pamiętam, jak był jeszcze taki. Proszę państwa, drodzy sportowcy, życzę wam, już było powiedziane, pan starosta, pani poseł w imieniu obydwu pań posłanek, życzymy wam wielkich sukcesów i ja też się do tego dołączam. Ale przede wszystkim to życzę, żeby nie brakowało wam pasji. Jak będziecie mieli pasję z uprawiania sportu, to będzie, myślę, przyjdą sukcesy. Czyli pasja, praca i wtedy sukces. Na mistrzostwach powiatu, województwa, kraju i świata. I na Olimpiadzie. Dziękuję. Zapraszam. Tego wszystkiego zapomniałam o drobnym upominku. Panie starosto, to jest taki począteczek wyposażenia sal gimnastycznych. Pani marszałek, jesteśmy w trakcie, ponieważ jeszcze do, podejdę do mikrofonu, żeby mnie słyszeć. Dziękuję serdecznie. Tutaj może piąteczka. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i zarówno pani poseł, jak i pani marszałek za dobre słowa w stosunku do sportowców, rodziców, działaczy i trenerów. Powiat olsztyński dba o sport. W poprzednim roku oddaliśmy przepiękną halę sportową w miejscowości Biskupiec, której całe województwo warmińsko-mazurskie może nam zazdrościć, że w mieście 10-tysięcznym, w gminie 20-tysięcznej jest taka piękna, pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami i na full wyposażona. W związku z tym tutaj duże ukłony do pani burmistrza i do burmistrza Kamila Kozłowskiego za współudział w budowaniu tej hali. Ale mamy przed sobą jeszcze drogę budowy hali w Olsztynku i tu będziemy się głęboko kłaniali pani marszałek, że jak już dojrzejemy do tego wspólnie z samorządem Olsztynka, to będziemy prosili panią marszałek o wsparcie i pomoc w realizacji tego zadania i dziękuję za deklarację, że takie wsparcie i pomoc będzie. Szanowni państwo, uprawnionymi do zgłaszania kandydatów zawodników do wyróżnienia są kluby sportowe, również te uczniowskie, działające na terenie powiatu olsztyńskiego, starosta olsztyński oraz radni powiatowi. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie warunkiem wyróżnienia przez samorząd powiatu olsztyńskiego jest udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, zajęcie medalowych miejsc w Mistrzostwach Polski, kwalifikacja do kadry narodowej, ustanowienie rekordu w danej dyscyplinie lub wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze, jak na przykład rejs żeglarski dookoła świata bądź zdobycie trudnego szczytu górskiego. Nagrody i wyróżnienia mogą też być przyznane wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którzy brali udział oraz zajęli medalowe miejsca w imprezach sportowych różnego szczebla. Czas teraz na poznanie sportowców z terenu powiatu olsztyńskiego, którzy za swoją ciężką pracę otrzymają wyróżnienia. Chciałabym zaznaczyć, że niektórzy z zawodników mają na swoim koncie za sam tylko 2018 rok ponad 50 osiągnięć, więc pozwolą państwo, że nie będę wszystkich wymieniała, bo ta nasza przedpołudniowa uroczystość zmieniłaby się w wieczorną. A zatem, kategoria pierwsza, dzieci w wieku do lat 13. Zawodnicy zostaną wyczytani w dwóch grupach. Proszę o wystąpienie następujące osoby. Wiktor Augustowski, klub sportowy. Dyscyplina sportowa taekwondo kickboxing. Mieszka w Warszawie, Wiktor. Wśród jego osiągnięć. W Biskupcu mieszka w Biskupcu.
pierwsze miejsce, Mistrzostwa Polski Północnej Taekwondo ZSQ. Pierwsze miejsce European Cup, Mazowia Cup International. Pierwsze miejsce Puchar Polski Sztuk Walk Federacji WKSW. Serdecznie gratulujemy. Wielokrotnie już nagradzany również przez nas Marcel Castellano, niezrzeszony w żadnym klubie, reprezentant zamieszkały w Warszawie. No tutaj ma 55 osiągnięć. Marcel, to pozwolą Państwu, że tylko powiem, co takiego. Powołany do kadry Polski, grupa A. Pierwsze miejsce zunifikowane Mistrzostwa Świata Carrara we Włoszech. Pierwsze miejsce Taekwondo International World Championship w Birmingham. I tak dalej, i tak dalej. Polskiej Federacji Kickboxingu na 2018 rok. Otrzymała również zaproszenie do kadry Polski PFKB na 2019 rok. Wśród jej osiągnięć mamy pierwsze miejsce w zunifikowanych mistrzostwach świata sztuk walki Italii Marina Carrara w Toskanii. Antonina Milewska, czyli klub sportowy Egida Olsztynek, sekcja Biskupiec, dyscyplina sportowa taekwondo i kickboxing. Osiągnięcia. Pierwsze miejsce Puchar Polski Taekwondo w Opolu, Polish Open 2018 rok. Zdobycie Pucharu Polski dla najlepszej zawodniczki w kategorii dzieci. Pierwsze miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski Taekwondo w Zawierciu. Zapraszam do nas zawodnika Wiktora Świdra, Ludowy Klub Polarski. Wiktor ma na swoim koncie między innymi drugie miejsce w 33. Międzynarodowym Wyścigu Polarskim dookoła Jeziora Luterskiego w Warmii Luter. Pierwsze miejsce, pierwsza seria zawodów torowych, szukamy następców olimpijczyków w Pruszkowie. Oraz pierwsze miejsce w 37. Międzynarodowym Memoriale imienia Stanisława Kiewczy w Sokółce. Thank you.
Cup International. Pierwsze miejsce Waleczne Centrum Liga MFR. Powołana do kadry polskiej przez Zarząd Polskiej Federacji Kickboxingu. Filip Zakrzewski, UHS, Akademia Sztuk Walki w Jankowie, dyscyplina Karate Kyokushin. Wśród osiągnięć Filipa są pierwsze miejsce w piątych otwartych mistrzostwach Wielkopolski Karate Kyokushin w Gniewie. Pierwsze miejsce w 8 turniej Karate Kyokushin o puchar prezydenta miasta Ciechanów. Pierwsze miejsce w 8 otwarte mistrzostwa Niemiec Dortmund 2018. Damian Kujawa. Klub sportowy Egida oraz MKS Korki, klub piłkarski. Dyscyplina sportowa, taekwondo i biegi. Pochodzi z Biskupca. Wśród osiągnięć Damiana mamy pierwsze miejsce. 25. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwondo w Ostródzie. Trzecie miejsce. 25. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwondo również w Ostródzie. Trzecie miejsce. Czwarte biegowe Grand Prix Mikołajew. Szóste miejsce Mrogowski bieg stulecia odzyskania niepodległości. Ostatnia osoba w tej kategorii to Wojciech Nowakowski. Klub sportowy Egida Biskupiec, dyscyplina sportowa taekwondo i kickboxing. Osiągnięcia. Pierwsze miejsce turniej kickboxingu w Piaseczno 2018. Pierwsze miejsce zunifikowanej Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Kickboxingu w Suzy 2018. Powołanie do kadry Polski kategorii A przez Polską Federację Kickboxingu. Panie Starosto, proszę o wręczenie statutu. Do góry głowa. Nina nie mogła się dotrzeć, ale serdecznie nagłośmy brawami.
Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Zamość. Trzecie miejsce Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Zamość w kategorii UK. Panie starosto, proszę o wrażenie.